Chciałbym komputer do gier, ale ma być przenośny, taki, żeby ruszył na nim Wiedźmin 3 i co najważniejsze, musi być tani. Poprawka, musi być bardzo tani. Te warunki zaprowadziły mnie do laptopa Samsung Q530H, lecz czy spełni wszystkie moje wymagania? I co najważniejsze, czy odpalimy na nim dziki gon? Siedziałem i dumałem. Spoglądając na ten komputer, nie wiedziałem, jak się za ten film zabrać. Dlatego inspiracji postanowiłem szukać na wsi. Świeże wiejskie powietrze szybko napędziło moje szare komórki. Zadałem sobie bardzo, ale to bardzo, bardzo ważne pytanie. Czy laptop za 500 zł nadaje się do czegokolwiek? W końcu to komputer, który miał premierę 8 lat temu. Jako szanujący się poważny dorosły człowiek stwierdziłem, że ten materiał rozpocznę od gier. Nie wiem jak ciebie, ale mnie to interesuje najbardziej. Zobaczymy, jak poradzi sobie laptop z grą, której optymalizacji Pirania Bytes będzie się wstydzić po wsze czasy. Gothic 3. W 2006 roku uzyskanie płynności w tym tytule graniczyło z cudem. Przy pełnych ustawieniach czuć dropy FPS, a Samsung zionie gorącym powietrzem do tego stopnia, że plastik na myszy klei się do mojej dłoni. Na plus dla Q530 to zainstalowane złącze HDMI. Mamy do dyspozycji czytnik kart SD, napęd DVD, który idealnie nada się, aby go wyrzucić i zastąpić dyskiem SSD. Brakuje mi w tym lapku USB 3.0. Przykładowo można by się pozbyć D-Suba i te zaoszczędzone pieniążki zainwestować w wydajniejszy port. Ale to moje zdanie. W końcu to komputer za 500 zł. Czego więc mogę wymagać? Ważne, że działa. Skoro Gothic 3 tak bardzo dał w kość 530, to może go oszczędzimy. Na przykład odpalając Crysis. Zaczniemy oczywiście od ustawień Ultra. Jednak musieliśmy zniżyć ustawienia do Medium. I o dziwo da się grać. Zastanawiacie pewnie, dlaczego na tym urządzeniu można odpalić te gry. Wszystko za sprawą układu GT330M, procesora Intel Core i5-450M, który osiąga w trybie boost 2660 MHz. Do tego 4 GB DDR3 i voilà. Możemy cieszyć się możliwością pogrania w tytuły sprzed 10 lat. Co z najnowszymi grami? Kupując komputer przenośny za 500 zł, skazany jestem jedynie na odpalenie gier do 2010 roku? Przyznaję, byłem pełen obaw, jak to będzie z grami wydanymi 8 lat temu. Zdecydowałem, że nie będę traktował tego komputera z grubej rury. Baldur's Gate 2 Enchanted Edition na początek powinno wystarczyć. Możliwość odpalenia Baldura na tym sprzęcie nie jest mega zaskoczeniem, ale to znów 2D. Dwuwymiarowe gry nie są problemem dla tego sprzętu. I na przykład w Baldura moglibyśmy zagrać bez podłączenia do zasilania. Tak bym powiedział, gdyby nie zmęczona życiem bateria. Czasem dogorywa i wagoni potrafi wytrzymać bez prądu około godzinkę. Z kolei czasem chwilowy brak zasilania i komputer od razu się wyłączy. Chyba się zadumałem. Ale wieść pomogła mi zebrać myśli i przypomniałem sobie, że przecież mam w swojej kolekcji Need for Speed Rivals. Płynność gry pozostawia wiele, wiele, wiele do życzenia, uniemożliwia komfortową rozgrywkę, mimo wyłączonych wszelakich opcji. Zauważyłem, że stres bardzo negatywnie działa na ten komputer. Przy Need for Speed Rivals komputer nagrzał się do tego stopnia, że się wyłączył. Za to The Sims 4 hulało aż miło. W tym momencie miał nastąpić kulminacyjny moment tego filmu. Chciałem odpalić Wiedźmina 3. Niestety, ale pojawił się taki komunikat. Miałem taką delikatną nadzieję, że uda mi się odpalić Dziki Gon. Mimo, że to się nie udało, wydaje mi się, że płynność tego tytułu wyglądałaby podobnie jak przy Need for Speed Rivals. Chyba poznaliśmy maksimum tego komputera, jeśli chodzi o gry. Ale jakie są moje wrażenia w przypadku codziennego użytkowania? Samsung Q530 wywarł na mnie pozytywne wrażenie. Nadaje się do przeglądania internetu, system szybko się uruchamia i tak samo szybko się na nim pracuje. Filmy w 1080p działają płynnie, ale w 4K jest już problem. Tylko, że 10 lat temu nikt nie myślał o tym formacie. Wydałem 500 zł, a w zamian otrzymałem komputer, który zaskoczył mnie pozytywnie. Jestem pewien, że w tej cenie są lepsze laptopy, ale ważnym kryterium wyboru była odległość.
konieczny był odbiór osobisty. Mimo, że nie odpalimy najnowszych gier, i tak mamy masę tytułów do ogrania. Poza tym komputer idealnie nada się do codziennej pracy. I szczerze, między mną a tobą. Wolę wydać 500 zł na takiego laptopa, niż miałbym kupić jakąś marketówkę za 2000 zł. Ale jest kilka kwestii, jakie mnie rozczarowały. Transfer na karcie Wi-Fi to zaledwie 5,5 MB na sekundę. Do tego głośność, jaką osiąga w maksymalnym stresie ten Samsung. Jest głośniejszy niż mój komputer stacjonarny zaopatrzony w 5 wiatraków plus chłodzenie karty graficznej. Problemem jest również aktualizacja do Windows 10. Wszystko za sprawą właśnie tej karty Wi-Fi. Ma ona konflikt z instalatorem. Kolejna kwestia to temperatury. Po około godzinie grania w jakikolwiek tytuł 3D komputer po prostu pada. I na koniec nieszczęsna matryca. Nie dosyć, że kąty widzenia są kiepskie, to do tego błyszcząca powłoka. Nie rozumiem stosowania tego typu rozwiązania. Komputer nadaje się do pracy jedynie w nocy albo w zaciemnionym pomieszczeniu. To już niestety koniec. Każdy materiał to dla mnie ogromna radość, że mogliśmy się spotkać. Pracuję nad kilkoma fajnymi projektami, dlatego kolejny materiał ukaże się za 2 tygodnie w niedzielę. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!